Takiego jubileuszu można tylko pozazdrościć. Najstarsza w powiecie myślenickim jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła oficjalnie w sobotę 8 czerwca 150. urodziny. Mowa tu oczywiście o OSP Myślenice Śródmieście KSRG. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Strażackie świętowanie rozpoczęła msza święta w sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Po Eucharystii druhny i druhowie poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście, prowadzeni przez orkiestrę reprezentacyjną miasta i gminy Myślenice, przemaszerowali do rynku na uroczysty jubileuszowy apel. Rys historyczny jednostki przedstawił druh Franciszek Schilder. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice w Śródmieście powstała w 1873 roku. 9 lat po założeniu pierwszej jednostki na terenie zaboru austriackiego w Białej, jako pierwsza na terenie powiatu myślenickiego. Inicjatorami jej powstania byli burmistrz Andrzej Marek oraz Emil Finke, uczestnicy powstania styczniowego. Były gratulacje, podziękowania, a także odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. 150. urodziny OSP Myślenice Śródmieście dopełniło poświęcenie i oficjalne oddanie do użytku nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Drogu prezesie, w imieniu podziału bojowego naszej jednostki zobowiązujemy się dbać o powierzony nam samochód oraz sprzęt znajdujący się na nim. Dołączamy jeszcze jeden skromny podarunek, nowy zestaw narzędzi hydraulicznych. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Bez ochotniczych straży pożarnych nie ma sprawnie i bezpiecznie funkcjonujących gmin. Jeśli władze miasta to dostrzegają, to i miasto ma się dobrze, i mieszkańcy są bezpieczni. To było prawdziwe piłkarskie święto o międzynarodowej randze. Gmina Myślenice po raz kolejny stała się jednym z gospodarzy turnieju Salt Mine Cup. W sobotę, 8 czerwca, hala widowiskowo-sportowa wypełniła się po brzegi młodymi zawodnikami z różnych zakątków świata. Zawodnikami z wielu uznanych klubów sportowych. Bardzo sobie cenimy współpracę z miastem gminy Myślenice. Cieszymy się, że ta współpraca od 2019 roku może być cały czas kontynuowana. Pamiętamy ciągle, mamy w pamięci tę sytuację, która zaistniała w 2019 roku, dzięki której ten turniej mógł się odbyć. Teraz sobie bardzo szanujemy tę współpracę i cieszymy się, że możemy rozgrywać ten turniej nie tylko już w Wilce, ale również w Myślenicach. Turniej przebiegł bardzo sprawnie, uczestniczyło 24 zespoły z 9 krajów, z 3 kontynentów. Najlepszy okazał się słowacki Slovan Bratislava. Myślę, że najważniejsza była dobra zabawa tych dzieciaków, to, że mogli się skonfrontować nasza lokalna młodzież, zarówno z Wilczkiem i Myślenic, z największymi akademiami na świecie, m.in. Manchester City czy Bayernem Monachium. Turniej też nabierał jakby takiej atrakcyjności, ponieważ nie tylko te duże akademie z całego świata, z Europy były uczestnikami, ale gościliśmy też zespoły z Indii oraz ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago. Salt Mine Cup to już marka sama w sobie? Ciężko mi to jest ocenić, czy sama w sobie, natomiast na pewno cieszę się dużym zainteresowaniem w całej Polsce, ponieważ kluby duże akademie polskie typu Legia, Lech, Wisła, Jagiellonia czy Pogoń Szczecin chcą co roku w nim uczestniczyć. Coraz mniej musimy starać dokładać do tego, aby zachęcić te duże akademie z Europy, aby uczestniczyli, więc wydaje mi się, że na pewno ta marka wzrasta. Wierni z parafii świętego Klemensa, papieża i męczennika w Trzemeśni w niedzielę 9 czerwca wzięli udział w bardzo ważnym wydarzeniu dla całej wspólnoty parafialnej. Podczas mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego odbyła się konsekracja kościoła Matki Bożej Pocieszenia. Ale pozwólcie, że w tym momencie wyrażę wdzięczność całego kościoła, świętego kościoła krakowskiego.
za waszą wiarę, z której zrodził się zamysł wzniesienia tej świątyni poświęconej Bogu. Za waszą wiarę, która się okazała wiarą pełną miłości i ofiarności. Bo bez tej miłości ofiarnej nie dałoby się wznieść tak wspaniałej świątyni, tak w detalach już przygotowanej na to, aby stała się Bożym domem, a jednocześnie bramą niebios. Konsekracja przypomina troszeczkę sakrament bierzmowania, kiedy Duch Święty zstępuje na człowieka, czyni go świadkiem Chrystusa. Przy konsekracji, liturgicznie mówiąc, uroczystym poświęceniu Kościoła, Duch Święty wstępuje na to dzieło ludzkie, na budynek, poprzez pewne znaki, takie pieczęcie. Tymi znakami są zacheuszki i namaszczenie ołtarza i namaszczenie ścian świątyni. Ta świątynia staje się jeszcze bardziej wypełniona Bogiem, Duchem Świętym, dzięki czemu mamy, ja przynajmniej taką nadzieję, że modląc się w tej świątyni, sprawując Eucharystię, jeszcze bardziej człowiek będzie doświadczał Boga. Poświęcenie świątyni zbiegło się z jubileuszem 200-lecia poświęcenia zabytkowego, będącego aktualnie w trakcie renowacji kościoła świętego Klemensa w Trzemeśni. No, czekaliśmy na tę uroczystość od wybudowania kościoła 24 lata, a data jest nieprzypadkowa, bo w tym właśnie roku mija 200-lecie konsekracji starego kościoła i to był najlepszy sposób, żeby ten stary kościół ciągle odnawiany uczcić konsekracją nowego kościoła. Pięknie się nie dało. Samochody terenowe, ale i także quady i motocykle. To one rządziły w drugi czerwcowy weekend na starym wyrobisku gliny w Krzyszkowicach. Unosząca się w powietrzu adrenalina, błoto spod kół i chęć pomocy to oczywiście wyznaczniki kolejnej już edycji charytatywnego zlotu offroad organizowanego przez Myślenicki Klub Motorowy. W tym roku mamy event dwudniowy, który zaczął się w sobotę samochodami. Były cztery klasy samochodów, samochody turystyczne, Pro Adventure, Adventure oraz klasa Extreme. A dzisiaj mamy klasę quad oraz klasę cross. Jesteśmy zachwyceni frekwencją ludzi, którzy przyjechali, uczestników i tak dalej. Zresztą jak widzicie sami dzisiaj na evencie piękna pogoda, bo się wydarzyła idealnie. Mamy całe rodziny, które przychodzą tutaj do nas i się bawią równo z nami, żeby zbierać pieniążki na potrzeby Kuby i Klaudii. A to z trasą? Trasa? Wymagająca jak zwykle. Dzisiaj mieliśmy niespodziankę przez pogodę, która nam w nocy pokropiło, polało. I widać po sprzętach, co się dzieje. Chłopaki są zachwyceni i jest ciężko. Jest ciężko, a za to się płaci. No. Wczoraj w samochodach było 23 załogi, łącznie 4 klasy plus 7. No 30 załóg wczoraj było. Dzisiaj mamy na pewno 37 motocykli i 20 quadów. Więc dużo? To jest dużo. To jest dużo. To znaczy, że cieszymy się z frekwencji. Naprawdę to jest dużo. Kuba i Klaudia, to na nich w tym roku zbieracie. Tak jest. To jest rodzeństwo, które wymaga pomocy i my chcielibyśmy zrobić event stricte pod nich. Przez fundację, ale żeby pieniążki trafiły do nich, bo oni są z naszego terenu, z naszego powiatu, więc działamy lokalnie. Jak to wygląda? Ci, którzy się zapisują, wpłacają pieniądze i one później do nich trafiają, czy ci, którzy tutaj przyjdą i bawią się z Wami, tak jak powiedziałeś, czyli korzystają z tych wszystkich atrakcji, również mogą dołożyć swoją złotówkę do puszki? Generalnie największym zasileniem tej puszki jest to, kto nas dzisiaj odwiedzi i za te wszystkie rzeczy chciałem podziękować tym, którzy ofiarowali siebie, na przykład dmuchańce, malowanie twarzy i tak dalej, ale mamy też sponsorów, którzy z nami współpracują, którym bardzo serdecznie dziękuję i jakoś działamy, żeby to działało. No. Na pomocowe konto Kuby i Klaudii z offroadu powędrowało 7 298 zł 50 groszy. Chcesz zmienić coś w swojej najbliższej okolicy? Bliskie Ci jest działanie na rzecz lokalnej społeczności? Masz konkretny pomysł, który chciałbyś zrealizować? Zgłoś swoje zadanie w Myślenickim Budżecie Obywatelskim. Od 16 czerwca można składać wnioski
na działania do myślenickiego budżetu obywatelskiego. Jest to już 7. edycja. W tym roku na myślenicki budżet obywatelski 2025 gmina Myślenice przeznaczy ponad 1 000 000 zł. Swoje pomysły na zadania mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy gminy Myślenice, którzy ukończyli 16 rok życia. Wzorem lat ubiegłych dwa okręgi miejskie oraz każde sołectwo gminy Myślenice będzie miało swoją wyodrębnioną pulę środków. Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bo.myślenice.pl. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Myślenice do czynnego udziału w budżecie obywatelskim. Pamiętajcie, że Wasze pomysły mogą wpłynąć na to, jak wygląda Wasza okolica i Wasza przestrzeń dookoła.